Cześć tam. Siema. Pozdrawiam mamę i tatę. Mieścisz się do kopalni? Nie. Staram się skrócić o kolana chociaż. Trochę niską osobą do kopalni. Tak, delikatnie. To jest w sumie mój pierwszy bieg. Dopiero jestem amatorem, startuję pierwszy raz w sumie, także tego się najbardziej obawiam. Czy wytrzymam? Na pewno wytrzymam, jestem pewien. Może ciemności słyszałem o ostatnim biegu z tamtego roku, ale myślę, że nie będzie tak źle. To znaczy ciemności chodzi o trasę, o oświetlenie trasy, nie? Ale myślę, że jeśli można chodzić, to i można biegać. No podbiegów, pod odnoso czyste, także chyba się tym. No, nie ostatnie. Zobaczymy. Ja mówię, jestem amatorem, także to jest mój pierwszy bieg. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Boję się sam. No. Nie powiedziałbym, trenuję od niedawna. Aha. Ale dam z siebie wszystko. Czego się bawisz pod ziemią? W podziemiach? Boję się, że jestem za wysoki i rąbnę głową. Rambaj! Mały pocht. Czyli co, na kolanach trzeba będzie biegać. Owszem. A na zewnątrz czego się obawiasz? Niczego. Dystansu, że będzie trzeba... Nie, dystansu nie, szybkości. 5 metrów, kilometrów taki sprint. Startowałeś wcześniej? Nie. Bardzo dobra organizacja, także nie ma problemu. Aha. Nie będziemy mieli żadnych kłopotów na to, że nie będzie źle. No, wszyscy z radością startują do przyjemności, także nie ma problemu. Jakie wrażenie o kopalni pierwsze, jak masz, takie jak przychodzisz? No, znakomite. Polecam wszystkim. Na pewno się schylanie w czasie biegu, bo to będzie najbardziej trudne. Nie ma się czego obawiać, będzie dobrze. Masz 1,93 m? 4. Ale bliziutko.
Czyli trasa była technicznie bardziej trudna, pierwszy raz biegłem, niż bym się mógł spodziewać. Szczególnie jeżeli chodzi o odcinki w kopalni, gdzie wąskość przejść, schody śliskie powierzchnie powodowały, że nie można było swobodnie biec. Głowy pan sobie nie rozbił. Nie, nie, ale trzeba było uważać. Zadowolony pan jest? Oczywiście, z każdego biegu. Bo dla mnie nie czas, tylko zakończenie biegu się liczy. A szczególnie jest ważne, żeby ludzie po 40 biegali. Bo to jest lekarstwo na choroby cywilizacyjne. Ciężko. Drugi podbieg był taki dość ciężki. Najtrudniejszy podbieg, a kopalnia? Kopalnia spokojnie, ale podbieg był trudny. Ten drugi podbieg był trudny. Moim zdaniem chyba właśnie bardziej to trąci zabawą, takim fajnym smaczkiem. Trasa trudna, ale z wyzwaniem, z dreszczykiem, powiedziałabym, żeby się nie zgubić w korytarzach. Reniu. Piękna trasa, tak. piękna pogoda, słoneczko, trudna, bardzo trudna, podbiegi bardzo trudne, ale satysfakcja olbrzymia. Podbiegi, oczywiście podbiegi, te podbiegi. Dzikie podbiegi, które prowadziły na rympał przez zbocze, nie ścieżką, po którą turyści wydeptali, także tam najczęściej się stawało. No, a w kopalni nie było właśnie ślisko, nie było ciężko? Było ślisko, ale jednakowa temperatura. Tak, byliśmy uprzedzeni o tym, że jest ślisko, także z uwagą się biegło.